Przyjm Boże, coś Wam powiem. Dziś o spojrzeniu miłości, czyli o spojrzeniu, które ma pomóc, a nie zniszczyć. Tak bywa, że nasz wzrok zabija, bo przenika do szpiku kości. Czynimy tak, bo ktoś nam się nie spodobał, nie tak zareagował, może i nas zbeształ za coś, czego nie zrobiliśmy. Ktoś osądził nas, my wydaliśmy o kimś osąd. Jezus mówi, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. Jednak czasem trzeba się trzymać jakichś werdyktów, jakichś wskazań. Święty Augustyn mówi, Pan przestrzega nas przed sądem gwałtownym i niesprawiedliwym. Pomyślmy najpierw, czy sami nie popełniliśmy podobnego grzechu. Pomyślmy, że też jesteśmy słabi i sądźmy zawsze z intencją służenia Bogu, a nie nam samym. To takie trudne. Widzimy drzazgę, mimo że w naszym oku jest często belka. Nie da się tak spojrzeć wyraźnie i uczciwie, bo ta belka zniekształca nasze widzenie. Zakrywa człowieka, a dostrzega tylko jego wadę. I wtedy mówimy, nie lubię go, nie chcę mieć z nim nic do czynienia. Jakże dziwne jest to, że wolimy żyć życiem innych i nie skupiamy się na tym, co dzieje się z nami. Warto nauczyć się rozróżniać dwie postawy, osądzania i oceniania. Kiedy oceniamy, to nie robimy nic złego, gdyż weryfikujemy nasze dalsze kroki. Oceniając wiemy, czy mogę na danym człowieku polegać. Kiedy natomiast wydajemy osąd, to już całkowicie skreślamy kogoś z naszego życia. Takie podejście sprawia, że kategorycznie mówimy, ten człowiek jest zły i niedobry. Nie dopuszczamy nawet myśli, że mogliśmy się przecież pomylić. Przez jedną rzecz, może jeszcze podpartą zasłyszanymi plotkami, wyciągamy pochopne wnioski. Czasem mam wrażenie, że nie ma nikogo na 100% złego i tak samo dobrego. Te dwie wartości w nas się przeplatają. Jaką miarą mierzycie, taką Wam odmierzą? To takie poruszające stwierdzenie. Nasze podejście do życia może się obrócić przeciwko nam. Trzeba się zastanowić, jak unikać takich sytuacji. Przecież naszym zadaniem poprzez codzienne decyzje i wybory, słowa i myśli, w jakiś sposób meblujemy sobie mieszkanie w niebie. Tylko czy to będą wartościowe rzeczy, czy jakieś rozpadające się rupiecie? Kapitalnie ujął to święty Piotr w swym liście. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania. Jezus widział, że każdy z nas ma tendencję do wyolbrzymiania win innych ludzi. Jednocześnie często próbujemy łatwo rozgrzeszać się z własnych i realnych i często ciężkich grzechów. Gdy Jezus mówi, nie sądźcie, oznacza to, że nie powinniśmy identyfikować osoby z jej czynami, z jej zewnętrznym obrazem egzystencji. Każdy człowiek posiada jakieś misterium, którego tajemnicę zna tylko Bóg. Nic nie patrzy, aby sądzić i potępiać, ale spogląda na nas każdego, żeby wyzwolić i odnowić. Tak jak w przypadku kobiety cudzołożnej, powiedział, ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. Nie pozwólmy więc, żeby belka stawała na drodze do miłości. Drzazga nie jest powodem do skreślania kogoś z listy ludzi, którzy mogą zmienić moje życie. Może im ktoś jest dla mnie trudniejszy, tym bardziej powinienem pracować nad sobą, żeby nauczyć się go kochać. Z Panem Bogiem.